Monika Chlebosz, Farmer.pl. Jesteśmy w Elblągu. W samym epicentrum całego zamieszania ogólnopolskiego jest z nami pan Damian Murawiec. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry. Jak wrażenia? Frekwencja dopisała. Tak, szacowaliśmy, że będzie to około 300 pojazdów. Natomiast wiemy, że już prawdopodobnie będzie to około 400 lub nawet 500 traktorów, auta osobowe, a także auta ciężarowe. Wspierają was też przewoźnicy. Tutaj przed chwilą widzieliśmy przejeżdżające ciężarówki. To taki bardzo duży znak, że nareszcie branże zaczynają się łączyć. Tak, o to właśnie nam się rozchodziło, żeby zjednoczyć całe społeczeństwo, żeby problemy rolnicze zostały zrozumiane. Właśnie przewoźnicy rozumieją to, ponieważ z jednej strony wożą właśnie nasze płody rolne do portów, widzą tą sytuację w rolnictwie, ale także sami borykają się z problemami, które napotkały ich po wybuchu właśnie wojny na Ukrainie. Mówił pan bardzo dużo o portach. O co chodzi wam z portami, jeśli chodzi o tą infrastrukturę? Co tam takiego złego się dzieje? Właśnie żądamy natychmiastowych inwestycji w tą infrastrukturę portów morskich, ponieważ jako Polska mamy archaiczną infrastrukturę. Przepustowość tych portów jest dramatyczna. Tak dla przykładu, jeżeli wpływa do nas statek typu Panamax o pojemności 60 tysięcy ton, nasze porty, przykładowo w Gdyni, są w stanie załadować ten statek przy najlepszym scenariuszu w 6-7 dni. Jeżeli jest niesprzyjająca pogoda, ten załadunek przedłuża się nawet do 10 dni, gdzie inne wydajne porty w innych krajach Unii Europejskiej potrafią taki statek załadować w jedną dobę. No to jest strasznie duża różnica, czyli ta infrastruktura portowa, zakaz importu zbóż z Ukrainy, zbóż produktów rolnych ogólnie tak, rzecz biorąc. Ponieważ nasz rynek już został zalany tymi towarami rolno-spożywczymi z Ukrainy i teraz trzeba pomyśleć nad tym, jak polski rynek podładować z tych towarów. A nasze porty właśnie są niewydajne i sprawa będzie tylko narastać. Nadchodzą żniwa. Kolejny sezon. Dojdzie nowy sezon, świeży zbiór. Już mamy ogromne zapasy. Mówi się o 12 milionach ton zbóż zapasu, tak? Milion ton rzepaku. To już są ogromne ilości, a przed nami perspektywa nowych zbiorów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.